wam nowego Transita rocznik 2019. Jest to najnowszy model. W Transicie zamontowany jest silnik 2.0. Dostępne moce to 110, 130 i 180 koni mechanicznych. Ta wersja to jest 130 koni mechanicznych. Samochód otrzymałem z manualną 6-biegową skrzynią biegów, z kontenerem i windą. Moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. Samochód jest naprawdę duży. Jest, że tak powiem, stworzony do tego, do czego został zaprojektowany i zbudowany. Ta wersja do przewozu jest taka, jak być powinna. Jako camper montujemy windę, wykonamy silnik. Mamy bardzo ładny kontener do wykorzystania. Ta wersja, którą otrzymałem z wypożyczalni, miała z tyłu bliźniaki, więc bardzo ładnie można ją załadować. Oczywiście winda była potem powodem, że były z tyłu bliźniaki. Jako camper można zostawić te bliźniaki, ale można też przerobić na pojedyncze koła. Będzie troszeczkę mniej palił, ale będzie też można innego troszeczkę mniej załadować, trzeba będzie uważać na uciążliwość. Ergonomia w Fordzie Transicie 2019. Zegary są bardzo ładne, podświetlane na biało i wskazówki na niebiesko. Komputer bardzo ubogi. Radio bardzo ubogie, kwestia przyzwyczajenia się na pewno, takie zamówione, a co do używania tego auta, tego radia, no to kwestia, że tak powiem, przyzwyczajenia się. Kierownica bardzo fajna, bardzo ładnie leży w dłoni i tak jak już opowiadałem wcześniej, tutaj jest przycisk, tu otwieramy taki schowek, jest wyjście AUX i na 12V. I po zamknięciu tutaj są takie miejsca, gdzie może wyjść kabelek do nawigacji, albo tutaj kabelek do nawigacji, i po prostu bardzo fajnie to jest przemyślane. Schowek nad głową, dwa miejsca DIN i takie dwa duże schowki. Co do miejsca na nogi, to jak wciska się sprzęgło, bardzo często się haczy ten element tutaj. Trzeba się po prostu tego mocno przyzwyczaić, żeby nie zahaczać nogą na tą podstawkę. Spalanie komputer pokazuje 13,5. Wyliczeń moich, które robiłem po przejechaniu 400 km, prawie wyszło, że pali 15,2. Jechałem wtedy praktycznie całą drogę w pełni załadowany. Teraz wracałem na pusto. Będę w domu, to dokładnie przeliczę. Kołek w drzwiach jest taki duży. To jest całkowicie plastikowa tapicerka. Schowki przy pasażerze są jeden na kubek, drugi można powiedzieć na butelkę. Schowek taki duży, otwierany. I tu przed pasażerem, że tak powiem, takie małe. W wypożyczonym aucie nie ma wycieraczek. Tu jest trójkąt i lewarek tutaj, a tutaj siedzenia można otworzyć. I tu jest też taki duży schowek na bajzel. To co tam powinno być, zostało tu wrzucone. No i tak się otwiera. To jest trzyosobowa kabina. I na przykład jeżeli ktoś chciałby jako kampera ten samochód wykorzystywać, tu jest jeszcze na środkowym fotelu taki podłokietnik z miejscem na kubki i papiery. A teraz dokończę, jak ktoś by chciał wykorzystywać ten samochód jako kampera, to jechałem z żoną i synem. W trzy osoby jest dosyć wygodnie, ale to zależy od tego, jak kto lubi. Zobaczymy, co oni tu zauważą, bądź zapisali, ale tutaj nie zauważyłem tego, ja tego nie uszkodziłem, jest połamany zderzak.
i nie wiem, czy to przejdzie. Mam filmiki z, że tak powiem, odbioru auta. Jak coś, to będę z nimi walczył. No więc oddałem auto. Nie przyczepiono się do tego połamanego zderzaka. Podpisałem. Kaucja ma zostać od razu zwrócona. Kaucja była w wysokości 1000 euro. Wybrana z karty kredytowej, praktycznie zarezerwowana. I teraz ma być zwrócona.